Witam! W tym filmie Wam przedstawię mój pomysł na aktualizację 1.20. No więc zapraszam do oglądania. Aktualizacja nazywałaby się Seasons Update. Dodawałaby pory roku do gry. Istniałyby cztery pory roku. Wiosna, lato, jesień i zima. Występowałyby one tylko na biegach umiarkowanych. Każda pora roku byłaby odmienna, posiadała własne cechy, o których opowiem wkrótce. Cały cykl pór roku trwałby po 100 minecraftowych dni, po 25 dni na każdą porę roku. Najpierw powiem o wiośnie. W tej porze roku liście byłyby zielone. Posiadałyby warianty z różnymi kolorami kwiatków, które by stopniowo rosły na nich. Wieśniaki by częściej wychodziły z domu. Drugą porą roku, którą omówię, będzie lato. W lato dni byłyby dłuższe. Dzień trwałby 15 minut, zaś noc, jak normalnie, 7 minut. W lato wieśniaki stawałyby się bardziej aktywne. Wraz z latem zostałby dodany nowy owoc, truskawka, po zjedzeniu którego regenerowałby się jeden punkt głodu. Jednak dawałoby to efekt siły na 10 sekund. Po upływie 10 sekund musiałby zjeść kolejną truskawkę, by go dalej mieć. Kolejna pora roku to jesień. Gdy nastawałaby jesień, drzewa by zmieniały kolory i by stawały się pomarańczowe lub czerwone. Dodatkowo wieśniaki by zmniejszały swoją aktywność i posiadałyby swoją unikalną, dostępną tylko dla tej pory roku, ofertę, w której sprzedawałyby wydrążone dynie i jack-o'-lantern. Sprzedawałyby również świeczki, co nawiązywałoby do amerykańskiego święta Halloween. Nadszedł czas na zimę. W zimie liście robiłyby się białe. Padałby śnieg, jeziora zamarzałyby specjalnym nowym rodzajem lodu, czyli pękającym lodem. Nie dałoby się go wydobyć, nawet sirktaczem. Gdybyśmy na nim skakali, by pękał. Dostałby dodany nowy rodzaj pogody, czyli śnieżna zamieć. Podczas takiej zamieci mielibyśmy 50% szans, że pojawi się na naszej drodze Yeti. Yeti byłby nowym agresywnym mobem, który miałby atak zbliżony do Isologera, gdzie ten rzuca na nas kulkami lodu. Posiadałby on 60 punktów zdrowia, czyli 30 serduszek. Atakowałby wszystkie moby i graczy w pobliżu. W zimę wieśniaki by nie wychodziły z domów. I to by było na tyle w tym update'cie, a zarazem odcinku. Subskrybujcie, by nie przegapić konferencji Minecraft Live. Zostawcie łapkę w górę po więcej takich materiałów. Do zobaczenia, cześć!